Witajcie serdecznie po wakacyjnej przerwie. Widzimy się w nowej serii, w serii Alchemia Wody. Mówiąc szczerze, przez te 3 lata, kiedy dzielę się z Wami różnymi filmami, różnymi wiadomościami, jeden z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających najwięcej obiekcji tematów, który poruszyłem, był temat wody. Odezwało się do mnie mnóstwo osób, które mówiły, że wszystko fajnie, 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 ale co do tej wody, to chyba przesadziłem, mówiąc, że woda posiada pewien rodzaj swojej inteligencji, pamięci i świadomości. No i o tym ta seria filmów będzie. To znaczy właśnie o świadomości wody, o mądrości wody, o tym, jak z wodą pracować, ale też o pewnych tajemnicach i o niezwykłych właściwościach wody wykorzystywanych od dziesiątek tysięcy lat. Wśród pewnego rodzaju dogmatów czy aksjomatów, które kształtują nasz sposób patrzenia o świecie, wydaje się, że ten dotyczący wody jest jednym z takich najmocniej bronionych z jednej strony, a z drugiej strony najbardziej zakłamanych. Od jakiegoś czasu próbuje nam się w jakimś sensie wmówić chyba, że konsensus naukowy, który rzekomo został zawarty względem wody, jak i paru innych zjawisk, jest dowodem na istnienie czegokolwiek. Konsensus naukowy jest pewną zmową i konsensus naukowy jest czymś dla nauki bardzo niebezpiecznym, bo w każdym momencie, kiedy nauka orzeknie bądź zmówi się na coś, że już wie, przestaje być ciekawa. W momencie, kiedy przestaje być ciekawa, przestaje być nauką, zaczyna hołdować pewnego rodzaju zabobonom i zajmować się propagandą. Ten proces dotknął w pewnym sensie również wodę i znaczenie wody. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że jednym z najbardziej zmienianych i edytowanych słów w Wikipedii jest słowo homeopatia. Bo homeopatia łączy się, o czym będę mówił w następnych odcinkach, również w pewien sposób z pamięcią i z inteligencją i ze świadomością wody. No cóż, rzeczywiście takie paradygmaty istnieją. Takie paradygmaty, które każą nam wierzyć w to, że tutaj jesteśmy i to, że w ogóle życie może się odbywać, jest dziełem całej serii różnych dziwnych przypadków. To myślenie widoczne już jest w konstruowaniu pewnych teorii dotyczących tego, skąd pochodzimy i jak powstało życie. Jedną z dominujących dzisiaj teorii jest teoria Wielkiego Wybuchu. No, nie do końca wiadomo, co w czym wybuchło i coś musiało w czymś wybuchnąć, więc coś wcześniej musiało być. To po pierwsze, po drugie, nie znamy poza tą hipotetyczną sytuacją nigdzie indziej żadnej sytuacji, w której wybuch, czyli eksplozja, mogłaby cokolwiek stworzyć. Eksplozja raczej niszczy, raczej degraduje. I po to zresztą eksplozje na świecie są wywoływane, żeby coś zniszczyć, a nie żeby coś zbudować.
My już dzisiaj z perspektywy wielu lat ostatnich badań wiemy, że tak naprawdę siłą dającą życie i przynoszącą życie jest siła implozji, a nie eksplozji. Implozji, czyli pewne zjawisko, które występuje na przykład w wirze toroidalnym, czy w ogóle w torusie, który wygląda tak. Czyli pewne działanie, które zbiera ładunki elektryczne z zewnątrz i kumuluje je w samym środku, tworząc fraktalne pole elektryczne. Fraktalne pole elektryczne, które jest polem życia. Takie fraktalne pole elektryczne możemy obserwować w samym środku na przykład każdego kwiatu. Ale takie fraktalne pole elektryczne wytwarza również nasze serce w momencie kiedy jesteśmy w stanie błogostanu, tworząc w samym środku nas coś, co w fizyce nazywane jest anomalią. Czyli moment ogromnego zagęszczenia ładunków elektrycznych. Te wiry toroidalne, będziemy mieli jeden odcinek, który nagrałem jakiś czas temu. Mówię tu o rozmowie z Grzegorzem Piaseckim, poświęcony tylko i wyłącznie tym wirom, czyli takim dynamicznym strukturom, które powstają, które są strukturami w jakimś sensie samonapędzającymi się. I są naukowcy, którzy mówią, że konstrukcja, że wir toroidalny jest podstawą mechaniki świata, ale też podstawą mechaniki wyłaniania się rzeczywistości z próżni. Takie eksperymenty były prowadzone, zanim z próżni wyłoni się rzeczywistość, zawsze najpierw powstają dwa wiry toroidalne. No dobra, ale wróćmy do wody. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, warto to przypomnieć, że życie na naszej planecie i to, że w ogóle możemy ze sobą dzisiaj rozmawiać. I w ogóle chyba życie we wszechświecie, tak możemy powiedzieć, bo jak się okazuje, we wszechświecie i na innych planetach wody jest mnóstwo. Wszechświat pełen jest wody, tak naprawdę. Uzależnione jest od bardzo specyficznej budowy przestrzennej cząsteczki wody, która wygląda tak. Z tej budowy przestrzennej cząsteczki wody wynika wszystko. Oczywiście moglibyśmy uznać, że taka akurat budowa cząsteczki wody powstała samoistnie, samorzutnie, czy w jakimś procesie ewolucyjnym. No, trudno powiedzieć. Moim zdaniem jest po prostu tu świetnie zaprojektowaną molekułą. Niezwykle prostą i niezwykle skuteczną, jeśli chodzi o podtrzymywanie i asystowanie i tworzenie wszystkiego tego, co nazywamy życiem. Ze względu na budowę cząsteczki wody znamy wszyscy. Jesteśmy uczeni tego od dzieciństwa. To jest H2O, cząsteczka tlenu, dwie cząsteczki wodoru. Kąt rozwarcia pomiędzy cząsteczką tlenu a cząsteczkami wodoru wynosi, niektórzy mówią 104, niektórzy 106. Przyjmijmy, że pomiędzy 104 a 106 stopni. I tylko taki układ gwarantuje nam to, że cząsteczka wody jest bipolem. I z racji właśnie na tę niezwykłą budowę przestrzenną, ta cząsteczka wody jest w stanie gromadzić ładunki elektryczne. Czyli tam, gdzie jest wodór, to gromadzą się ładunki dodatnie,
a tam, gdzie są tleny, ładunki ujemne. Oczywiście my znamy różnego rodzaju substancje, gdzie te ładunki gromadzą się ze względu na budowę chemiczną związków, na przykład NaCl, ale tutaj, w tym przypadku, one gromadzą się tylko i wyłącznie ze względu na arcyciekawą budowę przestrzenną. Więc sposób, w jaki jest zaprojektowana ta cząsteczka, gdybyśmy teraz nagle odrobinę te ramiona rozsunęli, to wydaje mi się, że w jednym momencie całe życie na planecie przestałoby istnieć. Dlaczego? No choćby dlatego, że sama cząsteczka wody jest niezwykle lekka. Jej masa molowa wynosi 18. Porównując analogowe cząsteczki, na przykład H2S, wszystkie te cząsteczki są gazami. Więc woda w zasadzie, biorąc pod uwagę różnego rodzaju fizyczne i chemiczne uwarunkowania samej pojedynczej cząsteczki, powinna w momencie odlecieć i ma naturę gazu. Niemniej jednak coś powoduje, że te cząsteczki nie odlatują, że one się blisko siebie trzymają. To znaczy one odlatują, ale w pewnej określonej temperaturze. Tak naprawdę one odlatują cały czas, bo woda paruje nieustannie. Więc jakaś tam część tych cząsteczek wody się odrywa. No niemniej jednak w zależności od temperatury inna ilość cząsteczek się niejako odrywa czy przechodzi w swoją postać gazową. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak ze względu na zdolność tworzenia przez wodę czegoś, co nazywamy wiązaniami wodorowymi. I o tym będzie dzisiejszy odcinek, po tym przydługim trochę wstępie, opowiem Wam właśnie o wiązaniach wodorowych, dlatego że to wiązanie wodorowe, wielokrotnie wyszydzane, ignorowane, jest absolutną podstawą i fundamentem życia na naszej planecie. Okej, więc tak w skrócie, co wiemy o wiązaniach wodorowych. Jest to pewien rodzaj oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy atomem wodoru i innym atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe. W wodzie jest to tlen posiadający dwie wolne pary elektronów. Więc cząsteczki wody będące blisko siebie tworzą coś w rodzaju pewnych łańcuchów czy klastrów, łącząc się ze sobą właśnie za pomocą tegoż wiązania wodorowego. Wiązanie wodorowe uznawane jest za wiązanie słabe, krótkotrwałe, nie mające aż tak dużego znaczenia dla czegoś, co możemy nazwać świadomością wody. W niektórych filmach propagandowych, zwanych dla niepoznaki naukowymi, mówi się nawet, że nawet jeżeli woda ma pamięć, to na pewno ma Alzheimera, dlatego że długość takiego wiązania wodorowego wynosi około 3 pikosekundy. Tak naprawdę to może być ona różna w zależności od różnego rodzaju okoliczności, w których woda się znajdzie. I to jest właśnie najciekawsza rzecz w całym tym wiązaniu wodorowym. Że wiązanie wodorowe jest niezwykle czułe na różnego rodzaju okoliczności, działania i akcje, które wobec wody podejmiemy. Czyli jeżeli dostarczymy w wodzie trochę więcej energii w postaci temperatury, to jakość i poziom tych wiązań wodorowych się zmienia. W związku z czym w sposób drastyczny zmieniają się również właściwości wody. Jeżeli obniżymy temperaturę wody poniżej 0 stopni, to wtedy te wiązania wodorowe się niejako usztywniają, krystalizują.
Ale to właśnie one powodują, że na przykład woda zamarznięta, co jest jedną z pewnych anomalii, jest lżejsza i objętościowo większa niż woda niezamarznięta. To właśnie wiązania wodorowe powodują, że woda cieplejsza spada niejako na dno zbiornika i że woda zamarza od góry. Co powoduje, że nawet przy dużych mrozach w zbiornikach wodnych może cały czas odbywać się życie. Wiązania wodorowe uznawane za nietrwałe i za takie właściwie nic nieznaczące utrzymują całe nasze DNA. To właśnie siły elektrostatyczne i to właśnie te wiązania, które pojawiają się w białkach, utrzymują konstrukcyjnie całe nasze białka. To wiązania wodorowe powodują na przykład to, że drzewa rosną pionowo do góry, bo to właśnie wiązania wodorowe w cząsteczce celulozy usztywniają niejako tę cząsteczkę. To wiązania wodorowe w końcu powodują, że woda jest w stanie reagować nie tylko na temperaturę, nie tylko na różnego rodzaju chemiczne substancje, z którymi się woda styka, nawet w bardzo niewielkich ilościach, ale powoduje, że woda również jest w stanie oddziaływać czy zapamiętywać pewnego rodzaju oddziaływania elektromagnetyczne i reagować na nie w pewien określony sposób. Będziemy o tym wszystkim mówić w następnych odcinkach. Zanim przejdziemy jednak do dalszych rozważań dotyczących wody i próby odpowiedzenia sobie na pytanie, czy woda posiada pewnego rodzaju świadomość i inteligencję, musimy sobie najpierw tak krótko zakreślić, czym świadomość jest. Nie jest to problem tak naprawdę rozwiązany i nie ma żadnej jednej spójnej definicji świadomości, ale my dla naszych poszukiwań możemy przyjąć, że każdy organizm, który zdolny jest do pozyskiwania informacji z otoczenia, przetwarzania tych informacji i udzielenia swojej własnej odpowiedzi temu otoczeniu, odpowiedzi zależnej od ilości danych, którą dostanie, jest organizmem świadomym. Czy w świetle tego woda posiada swoją świadomość? Moim zdaniem tak i będę to w swoich najbliższych filmach udowadniał. Najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem związanym z wodą i takim zagadnieniem, które co prawda już z dawien dawna zostało rozwiązane, zbadane i udowodnione na najróżniejsze sposoby przez bardzo wielu naukowców, których postacie też będę przypominał, ich wkład w zrozumienie tego, czym jest woda. Wiele takich badań zresztą do dzisiaj prowadzi się na świecie, więc my cały czas o wodzie się czegoś dowiadujemy nowego. Więc największą kontrowersją jest pytanie dotyczące tego, czy woda jest w stanie w sposób trwały zapamiętywać pewne oddziaływania, choćby były to oddziaływania bardzo subtelne, i czy jest w stanie przekazywać je dalej. No na pewno jest w stanie, co do tego nie ma wątpliwości, zapamiętywać i przekazywać różnego rodzaju oddziaływania cieplne. Mało tego, w każdej temperaturze woda jest trochę czymś innym i ma zupełnie inną postać fizykochemiczną. I to jest być może w wodzie najbardziej fascynujące. Zupełnie czymś innym
i zupełnie inną gęstość i zupełnie inną zdolność do rozpuszczania substancji, zupełnie inną zdolność do absorbowania i rozpuszczania gazów. I biologicznie zupełnie czymś innym jest woda w temperaturze 4 stopni, zupełnie czymś innym w temperaturze 0 stopni, zupełnie czymś innym w temperaturze 36 czy 37 stopni, kiedy jest taką cieczą najbardziej wspierającą wszelkiego rodzaju biologiczne procesy, a zupełnie czymś innym jest woda, która ma więcej niż, dajmy na to, 40 stopni. Woda nie tylko aktywnie uczestniczy w tworzeniu białek, bo wiązania wodorowe właśnie tworzą całą strukturę białek, ale woda także w jakimś sensie warunkuje i organizuje życie białek, które w wodzie są rozpuszczone. Wydaje się w jakimś sensie, i tę tezę również będę starał się udowodnić, że woda jest pewnego rodzaju matrycą energoinformacyjną dla większości białek, które się w niej znajdują. I bardzo wiele współczesnych chorób, których podłoże jest nie do końca znane, jak na przykład choroby prionowe, bo są to choroby białek. Są to w istocie choroby wody, czyli zaburzonej pewnej informacji, którą woda przekazuje białkom. Przypomnę, że choroby prionowe czy priony są to białka, które zasadniczo są strażnikami naszych komórek, ale w pewnych okolicznościach zmienia się ich struktura przestrzenna i priony zaczynają, zamiast strzec naszych komórek, zaczynają niszczyć nasze komórki. Mało tego, takie priony potrafią oddziaływać, takie w jakimś sensie, można by powiedzieć, zdegenerowane, no ale podmienione białka, czy przebudowane białka, kontaktując się z innymi białkami, również potrafią przekazywać niejako informację w sobie zawartą temu innemu białku. Więc to białko się również degeneruje. Choroby prionowe, czyli choroba szalonych krów na przykład, ale tak naprawdę bardzo wiele chorób degeneracyjnych, o czym w ostatnim czasie, czy neurodegeneracyjnych, o czym ostatnio się dopiero powoli przekonujemy, są to choroby prionowe, czyli choroby wody w naszym organizmie. Dlatego ważne jest, żebyśmy coś o tej wodzie wiedzieli i dlatego ważne jest, żebyśmy rozpoznali, czym woda dla nas i w naszym organizmie jest. Więc oto toczy się największa dyskusja, czy woda jest w stanie zapamiętywać pewne słabe oddziaływania elektromagnetyczne na siebie, ale też pewne słabe oddziaływania substancji, która ilość cząsteczkowa, ilość rozpuszczonej w wodzie tej substancji jest zbyt mała, żeby zmienić jej postać chemiczną. No niemniej jednak, co jest systematycznie udowadniane od co najmniej 100 lat naukowo i doświadczalnie, i co moim zdaniem, zresztą też powołam się na te badania, w późniejszych odcinkach jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że woda jest w stanie organizować się dzięki wiązaniom wodorowym w większe, stałe struktury. Co to znaczy stałe struktury w przypadku wody? To też musimy sobie wyjaśnić, bo też ten temat jakby budzi wiele nieporozumień. Czy wir, czy trąba powietrzna,
jest pewną stałą, zorganizowaną strukturą, pomimo że złożoną z nieskończonej ilości teoretycznie nieuporządkowanych i wiecznie zmieniających się molekuł, no jest. To jest właśnie tak zwana struktura migotliwa. I te struktury migotliwe, one również, co jest udowodnione na poziomie molekularnym, ale też na poziomie supermolekularnym, czyli na poziomie kwantowym, takie struktury w wodzie powstają. I one zawsze mają postać pewnych wirów. I wtedy, kiedy mają postać wirów, woda nabiera zupełnie innych właściwości. Za każdym razem, kiedy myślimy sobie o strukturze wody i o tym, jak to jest możliwe, że tak krótkotrwałe, migotliwe wiązania są w stanie utworzyć coś, co nazywamy klastrem i co możemy nazwać pewną wewnętrzną strukturą wody, no to zawsze warto sobie pomyśleć o telewizorze. O telewizorze, który w stanie włączonym, ale powiedzmy nie nastawionym na żaden kanał, wyświetla dość bezładny zapis różnego rodzaju nieustannie odświeżających się i drgających bezładnie pikseli. Ale wystarczy do telewizora podać określoną częstotliwość i w telewizor wbudować coś, co jest tę częstotliwość w stanie rozkodować jako instrukcję dla tych drgających pikseli, to drganie nie przestaje być drganiem, bo częstotliwość odświeżania się obrazu jest z grubsza rzecz biorąc cały czas taka sama, wynosi, dajmy na to, 60 herców, czy gigaherców, nie pamiętam. Na sekundę, natomiast to drganie zaczyna odbywać się w sposób uporządkowany, według pewnej wewnętrznej logiki, co my z pewnej odległości, z pewnego oddalenia możemy zinterpretować i możemy potraktować jako statyczny obraz. Podobne zjawiska zachodzą w wodzie. To znaczy w wodzie powstają pewne struktury, które my nazywamy klastrami, struktury migotliwe. Te struktury mogą tworzyć postać bardzo długich łańcuchów dochodzących do paruset cząsteczek wody. Mało tego, ze względu na swoją przestrzenną budowę czy przestrzenną budowę cząsteczki, te struktury budują się według pewnego ściśle określonego wzoru, który moglibyśmy nazwać wzorem heksagonalnym. Dlatego w momencie, kiedy ta struktura zostaje zatrzymana poprzez szybkie zamrożenie cieczy, my jesteśmy w stanie niejako podejrzeć, w jakim momencie ona była na sekundę przed zamrożeniem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będziemy w tej wodzie poszukiwać teraz jakichś stałych, zlepionych sześcianów pływających tam pod mikroskopem, no to raczej tego nie znajdziemy. I rzeczywiście to można uznać za pseudonaukę. Więc struktura wody jest strukturą w takim sensie migotliwą, drgającą. No niektórzy wierzą, że w sposób zupełnie chaotyczny, nieuporządkowany. Tak jak powiedziałem, są tacy, którzy uważają, że za życiem stoi chaos i przypadkowość.
ponieważ odrobiliśmy lekcję i co nieco wiemy o pewnej kwantowej naturze świata, to my wiemy, że my jesteśmy swoją świadomością w stanie na ten chaos wpłynąć, na ten chaos, czyli na coś, co rozkłada się normalnie, zgodnie z pewnym rachunkiem prawdopodobieństwa, jesteśmy w stanie wpłynąć i zadziałać. I na taką wodę my też możemy zadziałać, czy na to, w jaki sposób ona drga. I w zależności od tego, jak ona drga niejako, no to takie ma właściwości. Pierwszym podstawowym oddziaływaniem, za pomocą którego zmieniamy właściwości wody, jest oczywiście oddziaływanie cieplne. Ale drugim bardzo ważnym oddziaływaniem, o którym na koniec powiem, jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Od wielu, wielu lat prowadzone są eksperymenty związane z przepuszczaniem wody. Woda koniecznie musi być w ruchu przez kwadratowe pole elektromagnetyczne o określonym natężeniu. I woda przepuszczona przez taki ściśle określony elektromagnes nabiera zupełnie inne właściwości. Zmienia się postać i sposób tworzenia w niej niejako tych wiązań wodorowych. W związku z tym na przykład taka woda mniej chętnie gubi różnego rodzaju rozpuszczone w niej substancje. Staje się po prostu dużo lepszym rozpuszczalnikiem. Te właśnie właściwość wody, czyli zdolność do jej reagowania na różnorodne pola elektromagnetyczne, wykorzystuje się od dawnych czasów. Na przykład w kotłownictwie. Bo taka woda, nazwijmy ją namagnetyzowana, ona wolniej wytraca kamień. Taka woda namagnetyzowana jest lepszym rozpuszczalnikiem dla różnych substancji odżywczych. Jest w lepszym stopniu współpracuje z roślinami. Ma nieco niższe napięcie powierzchniowe, ale właściwości magnetyczne wody znane są już od czasów II wojny światowej, bo w samolotach takie magnetyzery rzeczywiście były stosowane. Są do dzisiaj takie paliwo przepuszczone jakby przez taki magnetyzer. Staje się paliwem dużo wydajniejszym. Po prostu tej wodzie, bo to każde paliwo musi zawierać wodę, ta woda lepiej łączy się z węglowodorami. Wszystko to, o czym mówię, są to fakty naukowo udowodnione, stosowane w przemyśle, ale z jakichś względów w dyskusji o wodzie pomijane. Taką namagnetyzowaną wodę, której pewne zmienione właściwości utrzymują się jeszcze przez jakiś czas, nawet kiedy pole elektromagnetyczne nie oddziaływuje na nią, stosuje się też na przykład w oczyszczaniu ścieków. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj tak chwilę dosłownie pobieżnie o wiązaniach wodorowych, o tym, jak one są ważne, o tym, że możemy na nie wpływać, dlatego że każde wiązanie wodorowe posiada również pewną swoją energię. My możemy energię tych wiązań nieco zmieniać, dodając do wody inne bipole, alkohol na przykład,
Alkohol jest również bipolem. Wiemy, że alkohol dolany do wody, wiemy to z samochodów, powoduje zmianę energii tych wiązań wodorowych. Woda nabiera jeszcze innych właściwości. Woda na przykład z rozpuszczonym alkoholem, nawet niewielką ilością, obniża jej się próg zamarzania. Jeżeli nalejemy glikol etylenowy, mieszankę glikolu i z wodą, no to wtedy taka woda w chłodnicy nie zamarznie nawet w temperaturze minus 20 stopni. Czyli wpływa to bezpośrednio jakby na jakość tych wiązań wodorowych. Ale, i tym zakończę odcinek, bo do tego będziemy zmierzać w jakimś sensie, również muscymol, czyli główny związek czynny zawarty w amanicie muscarii, jest bipolem. I również wpływa bardzo mocno na energię wiązań wodorowych w wodzie i zmienia jej postać w sposób odczuwalny. Do tego dojdziemy w następnych odcinkach. No tak, a w następnym odcinku będziemy mówić o kolejnej ciekawej rzeczy, o której się mało wie, czyli o tak zwanych orto i paraklastrach. Orto i paraklastry, czyli dwie takie możliwości, w których cząsteczka wody może istnieć, czyli w takim stanie, nazwijmy go, nieaktywnym, kiedy spin elektromagnetyczny atomów wodoru jest przeciwny, ale też może istnieć w wersji, kiedy spin elektromagnetyczny wodorów jest ten sam i wtedy taka cząsteczka zdaje się być cząsteczką niezwykle aktywną i bardzo chętnie tworzącą różnego rodzaju struktury klastrowe. Cała współczesna nauka przyglądająca się wodzie, a ostatnio natknąłem się na artykuł, że już naukowcom udało się, co jest niezwykle trudne, ale już udało się tę wodę rozdzielić klastry orto od klastrów para i zbadać właściwości tylko i wyłącznie tej wody pochodzącej z tych klastrów orto. I rzeczywiście taka woda zyskuje mnóstwo nowych, ciekawych właściwości. Więc podstawowym podziałem, i tym sobie ten odcinek zakończymy, poza jakością wiązań wodorowych, które woda zawiązuje, podziałem, który występuje wewnątrz wody, jest właśnie podział na te molekuły orto i molekuły para. I tym się będziemy zajmować w następnym odcinku, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Dobra, na razie tyle. Mam nadzieję, że ciekawe. Napiszcie coś tam w komentarzach, czy Was ten temat ciekawi, czy możemy kontynuować. Temat jest bardzo duży i bardzo szeroki i przez wiele różnych tajemnic będziemy przechodzić, więc nie chcę Was tak zanudzić na raz. Okej, teraz na koniec garść ogłoszeń parafialnych. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli chociaż maleńką cegiełkę do tego, abyśmy mogli się spotkać w tym roku w Stefanowie w ramach Wioski Doświadczenia i Kreacji Shantaram. To był wspaniały, piękny czas. Temu będzie poświęcony jeszcze oddzielny odcinek. Na ten moment chciałbym tylko po prostu wyrazić swoją wielką wdzięczność i przesłać Wam wielkie buziaki dla każdego, kto zechciał tam z nami być i tę przestrzeń budować. Albo nie mógł być, a i tak tę przestrzeń budował, bo takie osoby też były. Ostatnia rzecz. Cały czas przedłużam pewien rodzaj promocji na kurs, który przed wakacjami udało mi się skończyć, Odkryj swoje ciało śniące. 30-dniowy, intensywny kurs, ćwiczenia, filmy, wykłady, inspiracje,
opisie znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tego, jak w takim kursie wziąć udział, jak go wykupić. Wydaje mi się, że pożyteczna, fajna sprawa. Zaglądajcie na stronę www.ceremoniosomy.com. Tam znajduje się już cała lista naszych jesiennych aktywności, też aktywności ceremonialnych i warsztatowych. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy temat Wam się podobał, a jeżeli Wam się podobał, to zaproście mnie na kawę, wspierając tym samym działalność naszego kanału i powodując, że będę mógł więcej tych filmów nagrywać. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Buziaki, ściskam.